Nazywam się Justyna Mazur i jestem autorką podcastu kryminalnego Piąte Nie Zabijaj. Dla Empik Go przygotowałam 8-odcinkową specjalną serię pod tytułem Droga po kres, w której opowiem Wam o najbardziej fascynujących mnie zagadkach kryminalnych z Polski i ze świata. Wszystkie z nich miały miejsce w podróży, z dala od domu. Zapraszam Was w tę tajemniczą drogę, która zaprowadzi nas w bardzo różne rejony, pokazując, jak różne mogą być przyczyny zaginięć oraz śmierci. Sprawa Uli Olszowskiej. 2010 rok to czas, w którym mieszkałam w Krakowie. W tym samym czasie mieszkała też tam Ula Olszowska, moja rówieśniczka. Informacja o jej zaginięciu była dla mnie dość wstrząsająca, ponieważ zawsze staram się w takich sytuacjach wczuć w rolę osoby poszkodowanej, zaginionej czy ofiary i zastanawiam się, co mnie od tej osoby różni, co sprawia, że siedzę w bezpiecznym domu, podczas gdy ktoś inny walczy o życie, stracił je, albo jego losy są nikomu nieznane. Z tego też względu, że łączyło nas miasto, wiek, miejsca, w których bywałyśmy, pewnie w tym samym czasie, sprawa Uli Olszowskiej jest mi szczególnie bliska. Dzisiaj spróbujemy zastanowić się, co mogło się stać tej młodej, przebojowej, pełnej energii do życia 24-latce. I dlaczego wciąż, po 10 latach, nie wiadomo tak naprawdę, co się stało. Urszula Dorota Olszowska urodziła się w połowie lat 80. w Krakowie. Jest ambitną i upartą dziewczyną. Jej pasją jest sztuka. Ula uwielbia malować i interesuje się historią sztuki. Jednak w liceum z niewiadomych przyczyn wybiera klasę o zupełnie innym kierunku i trafia do klasy o profilu matfiz. Przez całe jednak liceum marzy o tym, żeby po maturze wybrać się na studia na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Ula wie, że żeby dostać się na wymarzone studia, musi zdawać odpowiedni przedmiot na maturze, jakim jest sztuka. Kiedy dochodzi do egzaminu i przychodzą wyniki, okazuje się, że sztuka nie poszła jej wcale tak dobrze. Na pewno nie na tyle dobrze, żeby dostać się do Akademii Sztuk Pięknych. To Uli oczywiście nie satysfakcjonuje, ale też nie załamuje, dlatego że postanawia podejść do matury jeszcze raz, za rok i wtedy zdobywa maksymalną liczbę punktów. Tak świetny wynik umożliwia jej dostanie się na Uniwersytet Pedagogiczny, konkretnie na Wydział Sztuki. Tam Ula kwitnie. Angażuje się w życie studenckie, jest bardzo aktywną działaczką. Z jej inicjatywy powstaje mural w bibliotece na ulicy Rajskiej. Angażuje się w wiele oddolnych inicjatyw. Jest dość znaną osobą wśród studentów. A przede wszystkim nie da się jej nie lubić. Wszyscy jej znajomi cenią Ulę za jej energię, za pozytywne nastawienie do życia, za to, że zawsze można z nią porozmawiać, że zawsze się uśmiecha i wita wszystkich uśmiechem, że jest wręcz gadułą, której nie da się powstrzymać. To wszystko też niesie za sobą taką cechę, która z jednej strony może być rozczulająca, ale też denerwująca momentami, a na pewno utrudniająca Uli życie, dlatego że Ula jest dość roztrzepana. Mimo że od urodzenia mieszka w Krakowie, potrafi się w tym mieście zgubić.
Dzwoni wtedy do znajomych, pyta, co ma zrobić, bo znajduje się tu i tu i nie wie, skąd tutaj przyszła, jak ma wrócić, jak ma dotrzeć do miejsca, w którym chce się znaleźć. To dość ciekawe, bo z takimi problemami z orientacją w terenie, jedną z największych pasji Uli jest chodzenie po górach. Ta pasja nie była tylko takim niedzielnym hobby, ponieważ Ula dysponowała swoim własnym, bardzo dobrej jakości sprzętem górskim, a w górach nie wyglądała na turystkę, tylko na prawdziwą miłośniczkę gór. Jednak największą pasją Uli jest fotografia. Ula uwielbia robić zdjęcia, organizuje różne sesje zdjęciowe, chce rozwijać się w tym zawodzie fotografki. Dlatego też zgłasza się do Gazety Krakowskiej, lokalnej gazety w tym mieście, i oferuje swoją pomoc w ramach stażu. Otrzymuje go i zaczyna współpracować z gazetą. Pojawia się w redakcji raz na jakiś czas, jednak jej osobowość i podejście do życia nie pozwala innym redakcyjnym kolegom i koleżankom przejść obok Uli obojętnie. Zżywają się z nią, zaprzyjaźniają, pamiętają o niej. Mimo że Ula sprawia wrażenie osoby bardzo otwartej, ekstrawertycznej, to szybko okazuje się, że tak naprawdę nikt nie wie, co Ula czuje, co myśli, nie zna jej życia prywatnego, ponieważ takimi rzeczami Ula się w ogóle z nikim nie dzieli. Inni jej bliscy określają ją jako osobę, która wręcz tłumiła w sobie uczucia i bardzo długo zajmowało jej, żeby cokolwiek powiedzieć, co czuje, co myśli. O wielu rzeczach też bliscy dowiadywali się dopiero po fakcie, kiedy Ula sama zdążyła już jakiś temat przepracować. Znajomi z pracy i ze studiów niewiele też wiedzą o tym, czy Ula prowadzi jakieś życie, powiedzmy, romantyczne. Pewnego dnia Ula została poproszona w redakcji Gazety Krakowskiej o to, żeby upiekła ciasto. To jest taka forma często stosowana w biurach przez starszych stażem kolegów i koleżanki, żeby wkupić się trochę w ich łaski, więc podejrzewam, że mogła to być podobna sytuacja. Ula oczywiście przyjmuje to wyzwanie, czy zgadza się na tę prośbę, i kiedy w domu piecze ciasto, zapytana przez kogoś z rodziny, co to za ciasto, z jakiej okazji je piecze, powiedziała, że robi je dla swojego chłopaka Marcina. Nikt nie wiedział o żadnym chłopaku Marcinie, w redakcji też nie było żadnego mężczyzny o tym imieniu i zupełnie nie wiadomo, dlaczego wtedy Ula nie powiedziała, że robi to ciasto dla ludzi z pracy. Tego typu odpowiedzi okazują się być dość charakterystyczne dla Uli i są wplecione w jej styl życia w jakiś sposób. Oczywiście dopiero po wydarzeniach, o których będę opowiadała w dalszej części tej historii, bliscy, znajomi czy nawet tacy troszkę dalsi dowiedzieli się, że część rzeczy, które Ula mówiła, nie miały pokrycia z rzeczywistością. Nie były to kłamstwa, nie były to intrygi, tylko były to właśnie takie drobnostki, które tak jakby miały zmylić czyjś trop. Tak jakby Ula nigdy nie chciała powiedzieć, co tak naprawdę myśli, czuje, robi i ma zamiar zrobić. 2010 rok to bardzo ważny rok w życiu Uli. Chociażby z tego względu, że przygotowuje się do obrony swojej pracy dyplomowej, nad którą ciężko pracuje. Zaprzyjaźnia się ze swoją promotorką, z którą spędza bardzo dużo czasu. Ona uznaje pracę Uli jako bardzo dobrą. Uważa, że dziewczyna jest bardzo zaangażowana w studia i w dyplom i że na pewno sytuacja Uli nie jest w żaden sposób niepewna czy zagrożona. Nie jest to taka sytuacja, w której odkładała napisanie pracy na ostatnią chwilę, na dobrą sprawę. Brakuje tylko finalnej obrony. W okolicach 20 lipca ojciec Uli zauważa, że jego córka jest osowiała, markotna. I kiedy próbuje z nią o tym porozmawiać, Ula go zbywa, nie rozwija tematu. Więc ojcu nie udaje się niczego wyciągnąć z ust swojego dziecka. 3 dni później, 23 lipca, Ula wybiera się na spotkanie ze swoją koleżanką ze studiów, Marysią. Jest w normalnym stanie, jej forma nie odbiega od normy. Dziewczyny umawiają się na kolejny dzień, 24 lipca. Jednak przed spotkaniem Ula wysyła do Marysi SMS-a, w którym mówi jej, że kiepsko się czuje i że chce odwołać spotkanie.
Kiedy Marysia próbuje dowiedzieć się, czy Ula jest chora, czy coś jej dolega, Ula odpisuje jej tylko zdawkowo, że wszystko ok. 5 dni później, po tygodniu tego dziwnego samopoczucia, o 9 rano w domu państwa Olszowskich są domownicy. Na pewno jest Ula, jej ojciec oraz siostra. Jest to też dzień, w którym są obfite opady deszczu. Ojciec zauważa, że o 9 jego córka Ula kręci się po mieszkaniu, gdzieś się szykuje, nawet robi sobie makijaż. Kiedy pyta ją, dokąd się wybiera, ona mówi, że musi iść na rynek w Krakowie, dlatego że tam umówiła się ze swoim kolegą. Kiedy wychodzi z domu, ma na sobie kurtkę oprzytą futerkiem, bo jest dość chłodno, plecak, buty trekkingowe i niebieskie dżinsy. Kiedy w tym całym rynsztunku ojciec zauważa, że brakuje parasola, a przecież mocno pada, zwraca uwagę córce, jednak ta mówi, że poradzi sobie bez. Tata pyta ją, o której wróci. Ula mówi, że będzie po południu. Gdy wychodzi z domu, jeszcze przez okno ojciec przez chwilę widzi znikającą w oddali Ulę. Coś go niepokoi, dlatego próbuje się do niej dodzwonić, ale Ula już nie odbiera. Ma wyłączony telefon. Mijają kolejne godziny, a Ula nie daje znaku życia. Przede wszystkim nie wraca też do domu. Rodzice są bardzo zmartwieni. Zgłaszają sprawę na policję, jednak ta bagatelizuje sprawę. Przede wszystkim nie sprawdza monitoringu z rynku głównego, na który wybierała się Ula. Nie wiadomo więc, czy w ogóle tam dotarła. Po 12 dniach monitoring na rynku głównym zostaje nadpisany. Wszystkie ślady zatem przepadły. Ojciec Uli, Adam Olszowski, zaczyna poszukiwania dziecka na własną rękę. Udaje mu się dotrzeć do znajomego, z którym Ula miała spotkać się na rynku. On zaskoczony jest tą sytuacją, twierdzi, że nawet nie był z Ulą umówiony, a tym bardziej nie widział jej. Pan Adam myśli sobie także, że skoro Ula wybrała się na rynek ze swoim plecakiem, który zazwyczaj zabiera ze sobą w góry, to może wyjechała właśnie tam. Mówi o tym policji, jednak ta znowu bagatelizuje zgłoszenie ojca i w ogóle nie sprawdza tego tropu. Ojciec Uli postanawia szukać jej też poza Krakowem, dlatego pierwsze miejsce, jakie sprawdza, to góry. Na cel wybiera sobie Tatry, Beskid, Bieszczady. To były najczęstsze destynacje jego córki. Zgłasza też zaginięcie do Itaki, drukuje zdjęcia, rozwiesza plakaty, informuje wszystkich wszędzie, gdzie tylko może dotrzeć, o tym, że poszukuje swojej zaginionej córki. Jest tak zdeterminowany, że obdzwaniając schroniska górskie, bo być może Ula wyruszyła w góry, zatrzymała się w jednym ze schronisk i po prostu nie daje znaku życia. Może stało jej się coś z telefonem, może go zgubiła i nie może się skontaktować z rodziną. Tam, gdzie się dodzwania, słyszy, że nikogo takiego jak Ula nie było i nie ma w ich schronisku. A do miejsc, w których nikt nie odbiera telefonu, pan Adam jedzie sam i osobiście sprawdza na miejscu, czy jego córka zostawiła tam jakiś ślad. Pan Adam dzwoni także do GOPR-u, nie tylko z pytaniem, czy może słyszeli o jakimś wypadku w górach, ale też z prośbą o to, żeby zwrócili na to uwagę, że ktoś taki jak Ula istnieje, że nie wrócił do domu, że jest poszukiwana i żeby wszyscy ratownicy górscy mieli to na uwadze. Kiedy dzwoni do TOPR-u, nie powiem, żeby konkurencyjna była to organizacja, ale jest to zupełnie inna jednostka ratownicza, czyli Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, tamto było górskie. Słyszy, że TOPR nie może przyjąć zgłoszenia o zaginięciu, dlatego że nie ma ku temu przesłanek. Nie wiadomo nawet, czy Ula w ogóle jest w górach. Pan Adam zatem zostaje z niczym. 6 sierpnia do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów przychodzi para turystów, którzy właśnie zeszli z gór i nieopodal wodospadu Siklawa znaleźli plecak. Plecak ten był porzucony i to nie zaniepokoiło tak bardzo turystów, ale fakt, że były na nim ślady krwi, już tak. Ludzie byli zaniepokojeni tą sytuacją, pomyśleli bowiem, że ktoś uległ wypadkowi,
pozostawił ten plecak, chcąc zejść na dół po pomoc. Spodziewali się, że albo już ktoś jest w schronisku i czeka na ten plecak, albo że dopiero zejdzie, a oni, żeby nikt go po prostu nie ukradł, zanieśli go do schroniska. Z tego co wiem, para ta dzwoniła jeszcze kilka razy do tego miejsca, żeby zapytać, czy ktoś już się po ten plecak zgłosił i czy wszystko w porządku. Jednak za każdym razem są odprawiani z kwitkiem. Plecak więc zostaje zamknięty w jakimś pokoju. Mimo, że są w nim dokumenty na nazwisko Uli Olszowskiej, jej telefon i przydatne rzeczy. Informacja o znalezionym plecaku nie wydostaje się z tego schroniska przez kilka tygodni. Jak Ula znalazła się w górach? Okazuje się, że 28 lipca, półtorej godziny po tym, gdy wyszła z domu, Ula o 10:40 wsiada w autobus w kierunku Bukowiny Tatrzańskiej. Nie jedzie jednak do końca trasy, mimo że tak ma wykupiony bilet, bo wysiada w Poroninie. Nie wiadomo, co robi 28 lipca. Nie wiadomo także, gdzie śpi. 29 zaś, ubrana już w zupełnie inny strój, bez plecaka, odwiedza dom Stanisławy Łukaszczyk, artystki ludowej, która prowadzi pracownię strojów góralskich w Poroninie. Puka do drzwi kobiety i chce z nią porozmawiać o sztuce, o motywach ludowych w strojach góralskich, o ich historii. Kobieta jest zachwycona młodą dziewczyną, która nie dość, że jest miła, uśmiechnięta i bardzo pogodna, rozsiewa wokół siebie pozytywną energię, to przede wszystkim posiada niesamowicie głęboką wiedzę na ten temat, mimo że w ogóle nawet nie jest z gór. Po ponad godzinnej rozmowie, bardzo miłej zresztą, Ula informuje panią Stanisławę, że musi już iść, ponieważ jest z kimś umówiona. Nie wie jednak, jak dotrzeć z Poronina do Zakopanego i pyta kobietę o drogę. Ta wskazuje jej kierunek i Ula znika jej z oczu. Dziewczyna jednak wysyła SMS-y do swojej siostry i mamy. Nie używa jednak do tego telefonu, ale korzysta z bramki SMS-owej. Musi więc korzystać z komputera. Gdzie z niego skorzystała? Kto jej go użyczył? Nie wiadomo. Nie wiadomo też niestety, co pisała w swoich SMS-ach, dlatego że ani mama, ani siostra nie miały aktywowanej usługi, która pozwalałaby im otrzymywać takie SMS-y z bramek. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, ale przed czasami komunikatorów internetowych bramki SMS pozwalały wysyłać SMS-y z internetu za darmo. Było to przydatne dla osób, które już na przykład nie mogły wysyłać więcej SMS-ów, bo wykorzystały limit lub nie miały nic na koncie. Być może też miało to na celu zatarcie śladów. Było to też rozwiązanie dobre dla osób, które chciały komuś wysłać SMS, nie podając swojego numeru telefonu. Jaka myśl towarzyszyła Uli, gdy wysyłała SMS-y z bramki, tego nie wiemy. W tym samym dniu, w którym para turystów do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów przynosi zakrwawione rzeczy Uli, na podwórku państwa Olszowskich, w słoneczny, ciepły, suchy dzień, jedno z drzew w ich sadzie, dokładnie jabłoń, pęka na pół. Kiedy pan Adam to widzi, jego serce zamiera, odczytuje to jako znak. Oczywiście, może to być zbieg okoliczności, ale niepokój w jego sercu wzrasta. Policja nadal nie wie, co dzieje się z młodą kobietą. Co więcej, mając już jakieś przesłanki ku temu, żeby sprawdzić, co dzieje się w górach, policja w te góry nie wyrusza, dlatego że nie ma ku temu uprawnień. Dlatego 13 września pan Adam jedzie w Tatry sam. Pokazuje zdjęcia, roznosi plakaty i pokazuje wszystkim ludziom, których mija, których spotyka na swojej drodze, zdjęcie swojej córki i pyta, czy ją widzieli. Trafia też do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Tam podchodzi do pracownicy recepcji i pokazuje jej zdjęcie swojej córki. Pyta, czy ktoś taki tutaj nocował. Na jej twarzy maluje się pewnego rodzaju zdziwienie i prosi ona, by chwilę poczekał. Z zaplecza przynosi plecak, zakrwawiony, należący do Uli. Ojciec od razu go poznaje.
Kobieta mówi, że dopiero teraz skojarzyła fakty, dopiero kiedy zobaczyła zdjęcie Uli. Przypomniało jej się, że miesiąc wcześniej para turystów przyniosła jakiś plecak, w którym znajdował się dowód osobisty. Karta bankomatowa oraz karta miejska i inne dokumenty ze zdjęciem. I tylko to zdjęcie pozwoliło kobiecie skojarzyć te dwie sprawy ze sobą. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której ojciec Uli trafia dzień wcześniej albo następnego dnia, kiedy w recepcji pracuje ktoś inny, kto nie widział tego plecaka i nie widział jego zawartości. Pan Adam odszedłby z tego schroniska z kwitkiem, a istnienie plecaka najprawdopodobniej albo nigdy nie wyszłoby znowu na jaw, albo wyszłoby po bardzo, bardzo długim czasie. Czekałoby na kolejny zbieg okoliczności. Ten plecak zmienia wszystko. Pan Adam od razu zanosi go na policję, a ta wszczyna poszukiwania. Poszukiwania oczywiście prowadzą ratownicy górscy, ponieważ, jak wcześniej wspomniałam, policjanci nie mają uprawnień do tego, żeby przebywać w górach wysokich. Tatry są za takie góry uznawane. Mimo że jest to szlak turystyczny, ogólnodostępny dla wszystkich, chodzą tam wycieczki szkolne. Co najgorsze, policja nie pojawia się w górach nawet dwa dni później, 15 września, kiedy 150 metrów od miejsca, w którym znaleziono plecak Uli, ratownicy natrafiają na ciało kobiety. Znajduje się w Dolinie Roztoku. To taki potok. Jest w połowicznym rozkładzie. Ojciec jednak, który towarzyszy ratownikom, od razu wie, że chodzi o Ulę, dlatego że rozpoznaje jej buty. Co ciekawe, Ula ma na sobie obuwie, część odzieży dolnej, nie ma na sobie kurtki, koszulki, jest częściowo naga. Jej rzeczy rozrzucone są w okolicy. Nikt nie pojawia się na miejscu znalezienia zwłok. Ciało zabierają ratownicy. Odbywa się także biała sekcja zwłok, czyli normalna sekcja zwłok, tylko taka, w wyniku której nie udaje się praktycznie niczego ustalić. Ciało Uli jest już w daleko posuniętym rozkładzie. Widać też, że dziewczyna ma złamaną szczękę, wybite zęby. Są to bardzo dotkliwe i ciężkie urazy. Czy spadła z wysokości, 150 metrów niżej, czy ktoś przyczynił się do jej śmierci? Na te pytania wciąż nie ma odpowiedzi. Jak do tego doszło, że GOPR, TOPR i policja przez dwa miesiące nie byli w stanie się ze sobą skomunikować? Na pierwszy ogień idą ratownicy TOPR-u, do których jako pierwszych dotarła informacja o znalezionym plecaku. Jeden z toprowców tłumaczy, że w okresie letnim, w szczycie sezonu, a wtedy właśnie taki panował, sytuacji ze znalezionymi rzeczami jest w górach mnóstwo. Setki, o ile nie tysiące, w związku z czym on nie jest w stanie nad takimi zgłoszeniami w ogóle zapanować. Co więcej, policja także staje w miejscu, nie jest w stanie niczego ustalić. I teraz uwaga, w plecaku Uli znajduje się jej telefon. Policja nie sprawdza go przez kilka miesięcy. Jedynym powodem, dla którego tego nie robi, to brak ładowarki do tego telefonu. Jest to 2010 rok i nawet wówczas, jeszcze to nie była era smartfonów w pełnym rozkwicie, gdzie właściwie funkcjonują dwie, może trzy ładowarki. Była to era jeszcze telefonów komórkowych, ale zasilaczy do tych telefonów też było kilka. 4-5 rodzajów. Każdy z takich zasilaczy kosztował nawet w sklepie w podziemiu dworca 15 zł. Komuś ewidentnie brakowało najmniejszej chęci, żeby posunąć sprawę do przodu, żeby cokolwiek sprawdzić, żeby zadać sobie trud. Okazuje się także, że poszukiwania terenu górskiego mogły też wydarzyć się trochę wcześniej, ponieważ toprowcy mają takie uprawnienia, ale ani TOPR, ani GOPR nie otrzymali takiego zlecenia ze strony policji. Co jeszcze w dobie tych tłumaczeń, że są to góry wysokie i policja nie posiada uprawnień, żeby się w nie wybrać, mimo że jest to szlak turystyczny, brzmi to bardzo nieprzekonująco, żeby nie powiedzieć żałośnie. Policja jednak dysponowała taką prawną możliwością, żeby te poszukiwania zlecić innej jednostce, specjalistycznej. Też tego nie uczyniła. Policja także zostaje przez schronisko poinformowana o dwójce turystów, którzy znaleźli plecak i rzeczy Uli. Oni zostawili swój telefon. Wielokrotnie prosili o kontakt, ponieważ byli zdenerwowani tą sytuacją. Ona była niecodzienna. Byli zmartwieni po prostu. Z tymi ludźmi policja także się nie kontaktuje, mimo że są potencjalnymi świadkami.
jakiegoś wydarzenia. Być może coś zauważyli. Policja ma do nich telefon, ma też na nich namiary. Czy coś jeszcze może pójść nie tak? 4 października 2010 roku ojciec Uli, zdesperowany, wiedząc już, że zwłoki jego córki zostały znalezione, że jego córka nie żyje, ale widząc zaniedbania policji, że ich działania są opieszałe, robione od niechcenia, sam rusza w góry i postanawia poszukać jakichś śladów. I wyobraźcie sobie, że znajduje ich mnóstwo. Znajduje jej pelerynę, która jest wciśnięta pod głaz, 50 metrów od miejsca, w którym znaleziono plecak. Znajduje też jej kurtkę, chustkę, która jest cała we krwi. Robi zdjęcia. Przesyła te zdjęcia policji. Co policja robi z tymi zdjęciami? Nic. Wiecie dlaczego? Bo są zbyt dużego rozmiaru i nie są w stanie ich pobrać na komputer. Dopiero kiedy sprawa trafia do mediów i zajmują się nią dziennikarze krakowscy, nie tylko ci, którzy znali Ulę osobiście z redakcji, oni też mają chyba do siebie żal, co wynika z rozmów, które można zobaczyć w internecie, że nie informowali o tym zaginięciu wcześniej. Ale koledzy i koleżanki z redakcji tłumaczą się tym, że chyba po prostu było to ich wyparcie, że nie chcieli przyjąć do wiadomości, że ich kochana Ula, promienna stażystka, zwyczajnie w świecie nie żyje, że coś złego jej się stało. Nawet z ogłoszeniem informacji o jej śmierci, mimo że ojciec Uli już potwierdził jej tożsamość w momencie znalezienia zwłok, wciąż czekali na badania DNA. Ale w końcu dochodzi do tego momentu, w którym media obiega informacja o znalezieniu ciała Uli, o tym, że śledztwo prowadzone jest karygodnie. Medialność tej sprawy wpływa na to, że w sprawę angażuje się Jan Widacki, profesor, bardzo znany, były poseł. Dopiero wtedy coś w sprawie się rusza. Turyści, którzy znaleźli plecak, zostają przesłuchani. Policja próbuje się dowiedzieć, co Ula robiła przez cały dzień w Tatrach. Sprawdzają też, czy była tam dłużej, ponieważ dzień śmierci nie został ustalony. Ojciec twierdzi, że Ula zmarła 6 lub 7 sierpnia, dokładnie w tym dniu, w którym pękła jabłoń. Natomiast policja za ostatni dzień, w którym można w ogóle prześledzić jakąkolwiek aktywność Uli, uznaje 29 lipca, ponieważ wtedy jej telefon logował się ostatni raz w pobliżu Zakopianki, co wcześniej wspomniałam, ale też jest to ostatni dzień jej jakiejkolwiek aktywności na koncie bankowym. Po przesłuchaniach, po pukaniu od drzwi do wszystkich pensjonatów, kwater w okolicy Bukowiny, Poronina i innych miejscowości, nie udaje się ustalić, gdzie Ula spała z 28 na 29 lipca, ani później, jeśli jeszcze wtedy potrzebowała noclegu. Nie udaje się też zidentyfikować i potwierdzić informacji, że Ula była z kimś umówiona w dniu, w którym odwiedziła pracownię strojów góralskich. Na policję jednak zgłasza się świadek, dzwoni, nie przedstawia się i mówi, że słyszał krzyki kobiety, dzwoni ponownie, znowu się nie przedstawia i twierdzi, że tego samego dnia widział mężczyznę, który zbiegał szlakiem z zabandażowaną ręką. Mówi też, że ten sam mężczyzna, idąc z małym dzieckiem, podążali za Ulą, idąc w górę. I w pewnym momencie mężczyzna ten powiedział do dziecka, żeby szło samo do schroniska, co wydało się temu świadkowi bardzo dziwne. A mężczyzna z zabandażowaną ręką dalej szedł za Ulą. Nigdy nie udało się tych informacji potwierdzić. Nie udało się też zidentyfikować tego świadka. Być może jest to po prostu próba zwrócenia na siebie uwagi. Policja bierze się też za przebadanie śladów na rzeczach pozostawionych w górach. I okazuje się, że na plecaku i na kilku jej rzeczach znajduje się DNA nienależące do Uli. Kiedy to DNA zostaje zbadane, wychodzi na jaw, że należy ono do jednego z policjantów, którzy pracują przy tej sprawie, ponieważ podczas zabezpieczania rzeczy nie miał na sobie nawet rękawiczek, maseczki. Znajdowały się tam jego włosy oraz inne ślady DNA. W wyniku tych zaniedbań wobec dwóch policjantów zostaje wszczęte postępowanie dyscyplinarne, a policjanci zostali przeszkoleni przez TOPR
do czynności na terenach górskich, ponieważ, jak wskazuje profesor Widacki, ta sprawa też obnażyła bardzo system, ponieważ w górach nie obowiązują w ogóle czynności prawne w takiej sytuacji. Policja nie może iść zabezpieczyć miejsca znalezienia zwłok, zrobić oględzin. To miejsce dotychczas było poza prawem. W 2012 roku sprawa Uli Olszowskiej i jej tajemniczej śmierci zostaje umorzona. Za najbardziej prawdopodobną wersję uznaje się nieszczęśliwy wypadek. Ale wciąż pozostaje wiele pytań. Dlaczego Ula, wychodząc z domu, powiedziała, że wychodzi tylko na chwilę i idzie na rynek główny? Gdzie nocowała, będąc w górach? I ile czasu tam przebywała? Dlaczego wyłączyła telefon, a z rodziną kontaktowała się tylko przez bramkę SMS? Czy faktycznie była z kimś umówiona? Jeśli tak, to z kim? Czy w górach była sama? Dlaczego jej zwłoki były częściowo rozebrane? Po Krakowie krążyły cztery możliwe scenariusze. Pierwszy to samobójstwo. Jest to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ Ula poszła w góry w pełnym rynsztunku, też nie wykazywała takich tendencji samobójczych. Co prawda mógłby za tym przemawiać fakt, że ostatnimi czasy czuła się gorzej. Jednak czy musiałaby jechać w góry, żeby popełnić samobójstwo? I to w tak drastyczny i niepewny na dobrą sprawę sposób. Śmierć nie jest pewna przy upadku w górach. Można sobie rozbić głowę, złamać żebra, doznać jakichś poważnych obrażeń ciała, ale śmierć nie jest gwarantowana. Dlatego bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest także wypadek. Mogła po prostu zejść na chwilę z trasy, żeby się odświeżyć. Zdjęła kurtkę, koszulkę, żeby umyć twarz, szyję, plecy. Mogła się wtedy poślizgnąć, spaść w dół. Jeżeli zobaczycie sobie, jak wygląda wodospad Siklawa, to jest to faktycznie dość strome i kamieniste miejsce. Trzecim scenariuszem jest zabójstwo. Prokuratura go nigdy nie wykluczyła, ale nie ma żadnych dowodów. A nie ma ich dlatego, że specjaliści nie przeszukali miejsca zdarzenia. Po Krakowie krążyła też taka miejska legenda. Pamiętam ją też z własnego doświadczenia, ponieważ byłam trochę nią przerażona. Mianowicie o seryjnym mordercy, który zabija kobiety w okularach. W tym samym czasie zaginęło kilka kobiet, a część z nich odnaleziono martwe. Wszystkie były do siebie dość podobne. Były brunetkami, szczupłymi, młodymi. Wszystkie miały okulary. Naprawdę były do siebie podobne. Sprawa Uli ma już 10 lat i w tym roku ulegnie przedawnieniu. Jedyne, co może się wydarzyć, żeby wznowić śledztwo w tej sprawie, to zmienić kwalifikację na zabójstwo. Jednak nie ma ku temu żadnych podstaw. Musiałby zgłosić się jakiś świadek albo ewentualny sprawca. Czy jest wśród nas? Czy Ula zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Czy spotkała kogoś na swojej drodze po kres? I z tą myślą niestety zostajemy sami. Bądźcie bezpieczni i uważajcie na siebie. W kolejnym odcinku powiem wam o tajemniczej śmierci Kanadyjki podczas podróży do Stanów Zjednoczonych.